Należy uznać tegoroczną imprezę za niezwykle udaną, jeśli chodzi o kwestie, które nas przede wszystkim w tej chwili interesują. Sprawność działania, jakość przygotowań przed imprezą wszystkich zainteresowanych służb, straży, inspekcji, pod wiele osób, instytucji brało w tym przedsięwzięciu udział. Nie wybuch w okolicach samego wydarzenia, choć nie w miejscu, które mogłoby spowodować jakieś niebezpieczeństwo dla uczestników. W tak zwanym drugim planie, po cichu, sprawnie została cała ta sytuacja opanowana, teren zabezpieczony, wszystkie potrzebne służby zmobilizowane, żeby ten niewybuch usunąć, nie wpływając w negatywny sposób na radosną zabawę i trwające w pełnym wydaniu koncerty podczas tej imprezy. To wiadomo, jaki teren, wiecie Państwo, Kostrzyn, twierdza, kiedyś tam tych niewybuchów nie wypało, wychodziło przez te lata wiele ton, no i jeden jeszcze postanowił obudzić się także w trakcie samego festiwalu, ale został bez hałasu wywieziony przez fachowców, saperów, którzy o czasie zdołali przybyć, zmobilizowani do tego przez nasze służby. Myślę, że przez te wszystkie 9 lat wypracowaliśmy tak dużo różnych wspólnych mechanizmów, tak dużo wspólnych działań, że naprawdę możemy mówić o bezpiecznym festiwalu. Nie bierze się to znikąd. Ludzie, którzy przyjeżdżają pierwszy raz, którzy widzą ten festiwal pierwszy raz, którzy widzą tu młodzież, na początku są przerażeni, widząc, kto tu przyjechał, jak ta młodzież wygląda. Wygląda cała ten ogrom ludzi, jak są ubrani, jak się zachowują. Ten pierwsze wrażenie jest takie, że boją się myśleć, co to będzie dalej. Później się okazuje, że ta młodzież jest bardzo przyjazna, bardzo grzeczna. Nie stwarzają jakichś problemów natury. Tam nie ma w ogóle agresji, nie ma wzajemnych jakichś zatargów. Przy takim dużym skupiesku ludzi w jednym miejscu, bawiący się tak długo, przez tyle dni, jeżeli takich zdarzeń nie było, to możemy powiedzieć, że ten festiwal był bardzo bezpieczny. Ja podobnie jak mój szanowni przedmówcy potwierdzam z całym zadowoleniem, że impreza była bezpieczna, jest bezpieczna i z tego jesteśmy zadowoleni. Jeżeli chodzi o nasze służby, tak to też było to ponad 250 strażaków, 67 pojazdów, które zabezpieczały tą imprezę i nie odnotowaliśmy żadnych poważniejszych zdarzeń, przepraszam. Jednym zdarzeniem to był ten niewybuch, tak, jeden pożar ścioł lasu i tutaj mogę tylko potwierdzić, impreza przebiegła bezpiecznie, z czego jesteśmy zadowoleni. Wypada mi wspomnieć o takim cichym bohaterze też tego festiwalu, jakim jest kilkanaście tysięcy mieszkańców Kostrzyna nad Odrą i zwrócić Państwu uwagę na to, jak oni, ich życie, praca w sposób też moim zdaniem dosyć fenomenalny dostosowują się do warunków festiwalu. Już nie mamy jakichś takich telefonów typu gdzie te przepustki, albo czemu mnie nie wpuszczają. Po prostu nauczyliśmy się żyć z festiwalem i to też uważam jest jakieś osiągnięcie, które jest warte podkreślenia. Co do tych naszych zadań, może tylko powiem o bardzo istotnej, najistotniejszej rzeczy. Otóż Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie stwierdziła ani jednego razu, mimo też akcji prowokacyjnych, sprzedaży alkoholu nieletnim raz, albo złamania uchwały Rady Miasta o zakazie sprzedaży alkoholu z wyjątkiem piwa. Nie stwierdziliśmy ani jednego przypadku.